Moje nazwisko Adam Strzelczyk, mieszkam w miejscowości Przyjma, powiat koliński. Prowadzimy wspólnie z żoną gospodarstwo o powierzchni gdzieś około 80 hektarów. Główną gałęzią naszej produkcji jest hodowla chów i hodowla bydła mlecznego. W miarę rozrastania się gospodarstwa musiało nastąpić modernizacja parku maszynowego. No więc zaczęliśmy się rozglądać za ciągnikami odpowiedniego do utrzymania tego gospodarstwa. Na początek, nie wiem, około 2016 roku zakupiliśmy jeden ciągnik, który służył do prac ciężkich polowych, czyli orki, siewy, uprawy takie i tym podobne rzeczy. Później zakupiliśmy drugi ciągnik do prac mniejszych, właśnie jak tutaj widać, chodzi z paszowozem do opryskiwacza. Przy zakupowaniu ciągników marki Kubota zadecydowały trzy tak naprawdę główne powody. Pierwsza to niezawodność tych ciągników. Druga, dostępność dealera i serwisu. I trzeci powód, finansowanie fabryczne, przy którym skorzystałem z zakupów ciągników i pozostałych maszyn w gospodarstwie. Pan Adam skorzystał z finansowania fabrycznego marki Kubota, finansując zakup między innymi dwóch ciągników rolniczych. Pan Adam skorzystał z finansowań dwóch różnych w ramach marki Kubota Finance. W przypadku jednego ciągnika była to oferta elastyczna na 10 lat. Druga oferta w wariancie na 0%, oferta na 4 lata. Marka Kubota Finance powstała w porozumieniu, we współpracy dwóch firm. Firmy Kubota i firmy Santander Leasing. Dwie te spółki stworzyły tą nazwę, a co za tym idzie, model finansowania zakupu maszyn marki Kubota. Kubota Finance w odniesieniu do rolnika to model finansowania pożyczką zakupu maszyn rolniczych. Pożyczka w ramach Kubota Finance opiera się na kilku wariantach finansowania na 0%. Są to warianty, które się zaczynają od 1,5 roku finansowania aż do 5 lat. Każdy z tych wariantów gwarantuje klientowi zerowe koszty finansowania w ramach tych wskazanych okresów. Zakłada też zabezpieczenie tylko i wyłącznie w formie zabezpieczenia na finansowanej maszynie. No i jest jakby bardzo przejrzysty, bo jest bezkosztowy. Tutaj te koszty, które klient tak naprawdę musi ponieść, są to koszty ubezpieczenia ciągnika obowiązkowego OC i ubezpieczenia autokasku. Rolnik zainteresowany finansowaniem fabrycznym Kubota nie zderzy się z trudnymi procedurami uzyskania zgody kredytowej. Proces trwa krótko, pozyskujemy tylko najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Decyzja jest wydawana w ciągu jednego dnia, maksymalnie dwóch. Firma Polsat, oddział Stare Miasto koło Konina. Dostarczyliśmy panu Adamowi dwa ciągniki rolnicze. Zaczęliśmy współpracę w 2016 roku, dostarczając ciągnik M128GX o mocy 133 koni. Jest to ciągnik główny służący w gospodarstwie pana Adama. Wykorzystuje go do głównych prac polowych, do orki, do uprawy, do siewu. Później w roku 2018 pan Adam zakupił od nas ciągnik Kubota M5111 o mocy 115 koni. Jest to ciągnik pomocniczy, służący do wykonywania lżejszych prac w gospodarstwie, do oprysków, do paszowozu, do wysiewu nawozu. Firma Polsat, Jacek Korczak, oprócz dostarczenia dwóch ciągników do gospodarstwa pana Adama,
dostarczyła mu jeszcze w ostatnich latach prasę Kubota, zmiennokomorową, pasową, kosiarkę dyskową centralnie zawieszoną o szerokości 3,20 oraz rozsiewacz nawozów Kubota DSM 1100. Z czystym sumieniem mogę polecić te ciągniki marki Kubota innym rolnikom, ponieważ są niezawodne, oszczędne, zwrotne, radzą sobie w każdych warunkach, są wykorzystywane do prac cięższych i lżejszych i doskonale sobie z tym radzą. Ja jestem z tego bardzo zadowolony i jeżeli miałbym podjąć decyzję o kupieniu kolejnego ciągnika, nie wahałbym się i na pewno będzie to marka Kubota.